Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony wasz ulubiony youtuber Juri. Cześć wszystkim, hejka. Witam serdecznie w nowym dniu. Jest rano. Jest rano, to trzeba zacząć dzień od uśmiechu, żeby cały dzień był lepszy po prostu. Więc teraz wszyscy razem uśmiechnijmy się. I ogólnie podziękujmy za wszystko, co mamy. Nie wiem, komu podziękujmy. Podziękujmy ogólnie komuś, kogo sami wierzycie. Złapmy trochę pozytywnej energii i tak. Co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj chłopaki, oni jeszcze nie wiedzą o tym, ale będą dzisiaj testować jedzenie ukraińskie i rosyjskie. Dam im spróbować różne rzeczy. Kupię rzeczy, które lubiłem, które nie lubiłem, które średnio lubiłem, które za którymi tęsknię, można tak powiedzieć. Sklep się nazywa, nie wiem, czy już mówiłem, ale Nostalgia. Lecimy tam zrobić zakupy. Jesteśmy przed sklepem. Słuchajcie, mam całą siatkę zakupów z Nostalgii. Nawet reklamówki są takie ukraińskie, widzicie, z takimi uchami. To znajduje się w ogóle przy Złotej. 54/66. Nie, więc tak, słuchajcie, nakupowałem trochę rzeczy. Są i słodycze, i dziwne rzeczy, i troszeczkę takie, wiecie, specyficzne. Chłopaki też próbowali już kiedyś jedzenia z Ukrainy, ze wschodu, ale teraz to będzie takie, wiecie, na miejscu w Polsce. Bardzo fajny film przed nami. Mamy trochę tych zakupów. Lecimy. Lecimy po Ewę, a później już się widzimy u Luki. Ciao! I słuchajcie, jestem teraz z chłopakami, kupiłem wszystkie rzeczy w sklepie. Tak, to jest vlog, który zacząłem, ale... Czyli na początku nagrałeś coś bardzo nieciekawego pewnie, bo spróbujesz sam i później jesteśmy my, jest... Zaraz znowu będę mówić, ale ten Luka się popisuje. Dobra, słuchajcie, kupiłem pełno rzeczy, słodkich, słonych, różnych, tak naprawdę. Ma się do picia, bo... Jest do picia. Słuchajcie, co się zastanę. I słuchajcie, robimy coś takiego, że będzie blind test, czyli chłopaki będą mieli zasłonięte oczy. Dał taki mi pomysł Luka, daj mi spokój. Są ukraińskie rzeczy? Są ukraińskie i rosyjskie rzeczy. Są różne rzeczy. Dobra. Tutaj wiecie, no tutaj musimy się trochę pochylać, bo jest okap. Ale stwierdzimy, że robimy w kuchni, chłopaki mają swoje talerze, ja im będę podawać na talerzyk, albo na łyżeczkę, albo na cokolwiek i oni będą próbować tego. Na blancie? Odbierz ode mnie, co nie odbierasz. Odbierz właśnie, co ty jesteś taki. O, Ewa! Halo, Ewa. Ja słuchajcie, spróbujcie zgadnąć na ciemno, co to jest, po ciemaku. A jeśli się nie uda wam zgadnąć po ciemaku, to po prostu zdejmujecie i patrzycie, co wam dałem, dobra? Dobra. Czyli najpierw oceniamy, tak. Później strzelamy. A czy możecie powiedzieć, co to jest? Dobra. I jak wam to smakuje? Dobra. Po ciemaku, a później... Nie słyszałem, że już taki... a później już... No, później możemy to spróbować. Dobra, ile tutaj nam rozsypałeś? Lecimy po ciemaku, to przywitalne. Dobra, słuchajcie, zakładamy. Kwarantanna, znaczy jest koronawirus, to maseczki. Tak, zakładamy, tak? Ale ty nam będziesz to podawał? Tak, będę wam dawać teraz. Teraz zostajecie coś na talerz. Będę wam mówić, na czym macie. Dobra, zakładamy. No. Zawsze chcieli taki film zrobić, wiecie? No właśnie. Zobaczymy, co ty jadłeś przez te 10 lat żywota. Cały życie na ciemaku. Badam. Na ciemaka. Na ciemaka. No, tutaj macie na talerzyku. Już mamy, tak? Tak. I możecie w ręku to sobie wziąć po prostu. Pralinki jakieś. A mi się to kojarzy, czy to wiadomo, że to nie jest to, ale takie te malinki w cukrze jak były. No to nie jest to. Nie? Nie, to nie jest to. Już możemy próbować? Możecie już jeść, dawajcie. To są moje jedne z ulubionych cukierków, jakie miałem na Ukrainie. Najsmaczniejsze na świecie, moim zdaniem. Mam dobra. Bardzo dobre. Ale już nie chcę. Nie chcesz już? Nie smakują ci? Nie, dobra. Jadłem to kiedyś. Jak to gdzieś jadłem? Na pewno, bo jesteście ze wschodu też. Wafle orachowe, czy coś, nie wiem. To wiesz, jak smakuje? Jak foralki. Te wafelki takie. Tak możecie otworzyć. A jak ocena? Tak po ciemaku. Ja daję 6. No, 6? Ja daję 8, bo lubię. Jakbym był głodny, to 8. Jakbym zjadł blanta, to 20. Nie, bardzo dobre, ale foralki mi bardzo. To takie, wiecie co? To jak na przykład babcia kupowała do domu wafelki i one stały 3 dni. I to jest takie coś. I to jest taki smak. Takie obgośnięte czymś, nie? Takie jeszcze... Po ciemaku. Po ciemaku, dawajcie. Nowe słowo będzie u mnie na kanale po ciemaku. Dobra, zasłaniamy. Teraz będzie coś do picia. O, podlebiście, bo chciałem się napić. O, gazowane nowe. Kola zero. Fasjabowy. Od razu. Luka poczuł, nie? Czekajcie. Wyczujemy tutaj... Cześć. Bukiet. To będzie bukiet. Dobra, lecimy, mamy. Helena, ja już czuję, to jest Helena. Oranżada. Ja też sobie wezmę łykę, bo ja sama tego nie piłem. Gdzie jest moja szklanka? Biała, a nie, żółta.
Ty już patrzysz? Nie odkryłeś ten. Nie odkryłeś. Helena, tak? O, jest nie Helena, na Ukrainie Helena? A, okej. Halina. Helena. To jest Halina. Nie, ale po, bo ja powąchałem. Dobra, bardzo. No tak, jak tego, no tak. To jest jak z tego, to jest jak z nikosiadyzmy, to bardziej waliło wątrobę niż 30 lat bicia budy. To jest żabta taka w butelce szklanej tania. Polska. Znaczy no nie Polska, ukraińska, jakaś tania rążeczka. Weź pobąchaj. No wiesz, oranżady są, wiesz, smaków różne, ale to jest taka, tylko Helena. To jest taki smak, taki jabłkowy, to jest jabłkowy, taki, co ja lubiło się na Ukrainie. Nie, ja 8, bo też lubię bardzo. Ty lubisz takie rzeczy? Nawet dycha. 7. Ty dychę byś dał, tak? A jak bym miał na kaca, to 20. Czyli wszystko dajemy później pod... Tak, powiem, zasłaniamy. Nie odsłaniaj Adrian za szybko, dobra? Żebyś mógł sobie, wiesz, połowę. Nie, ale wiesz. Nowy, czuj, że nowy. Jakieś sardynki. Nie, nawet mi nie może coś rybnego. Serio. Majby trafić. Nie. Po ciemaku trafić do łazienki. Wszystko smakuje lepiej. Dawajcie. Już? Tak. Na talerzach macie łyżeczkę. Czekaj tutaj. O. Dobra. Nie ta łyżeczka. O tutaj. No, dawajcie. Tylko na 3-4. Dawajcie. Czekaj, jeszcze nie. Ryba. 3-4. O fu, nie. O ku, o er. Lukas, jak sobie mu wszystko będzie smakować? To jest to coś takiego, pasta jakaś rybna. Pasta tuńczykowa. Nie, tak. Wiecie co to jest? To jest ikra z mintaja. Dobra. To mi się rzygać. Wiesz co nie to jest? To w Polsce, to Wojtek Angeliki. O cały czas nie dobrali. Wojtek Angeliki często miał tak, że miał takie na przykład pasty z łososia. I to też jest takie pasty. Podobne, nie? No to tego rozmintaja, ale ja też to, pasty. Ja też to spróbuję. Ja też spróbuję, zobaczę. Dobre. No, nie czekaj, ja spróbuję, bo ja tego nie próbowałem. To najpierw się do picia, bo po rybnej ją trzeba. Arystokratycznego języka. To bardzo dobra pasta. Skorowana. Na kanapkę, nie? I nie smakowała konsystencja. Niestety. Musisz wiedzieć, Juri, że panowie kawioropodobnych rzeczy nie zasmakowali w życiu. No tak, i oni... Jadłeś pasztet z podlaski? Dobra, panowie, zasłaniamy. Okay. Jakiś kadry Michaelowi od razu. No właśnie. Do alkoholu to pierwszy, wiesz, ale spróbować czegoś nowego, to... Kto nie? Michael. Dobra, bierzcie. Ale co? Łyżki? Dużo łyżkę, łyżki? Tak? Tak, dużo łyżkę. No, tak, na talerzu, smakujcie. No, jakiś krem rybny. No, mnie nie nerwuj. To wszystko go mówię na talerzu. Ja? Nie, on. To też próbowałem kiedyś. To jest mleczko skondensowane. Tak. Tak, to jest złuszczone mleko, takie kupuje i stuje. O, dobra. 10. 10 na 10, nie? Tak. Zobaczcie, że u nas nigdy film nie może wyglądać tak, że jest wszystko tak, jak powinno. Że każdy ocenia Michael jakby podnosi do góry, bo wszyscy mają w dupie. Zasady po prostu ogólnie... Bawimy się, bo się bawimy. Ale ile? Dycha, nie? Ja dycha. Ja mówię, a masz jeszcze? Dobra, bardzo dużo mam tego. To jest sztos. Więc tak napij się, tak o. Ja mi. O, super. Kuba, się nie zapnij. Ale ugotowałeś nam dobrze, Juri? Sztos, nie? Ugotowałeś nam przykład. Masz tak. Ja lubię ukraińską kuchnię. Ty lubisz, to prawda. Tylko my się tak dobrze dogadujemy. No właśnie. A najlepsze to są pielmieni. Będzie jeszcze jeden film, słuchajcie, muszę was nauczyć. Surowe pielmienie będzie mieć. Nie, będziecie jeść rzeczy, które moja mama ugotuje. I będziecie posejać Halynę. Dobra, zasłaniaj ty. Ja się gotuję, jak lubicie. Nie masz jednak punktów, nie? Nie, jednak nie ma punktów. Oceniamy po prostu, czy smakuje, czy nie smakuje. Teraz sobie bierzemy rączkę. Jaka kategoria? Musisz sobie wziąć słodkie? Możesz sobie wziąć rękę. Czekoladka. To jest taka czekolada, którą zawsze jadłem, jak byłem taki mały. To jest czekolada, która się nie zmieniła odkąd pamiętam. Moja mama taką jadła. Jak ty? Niezmienna. Mleczna czekolada. Ale to jest właśnie taka niezawleczna. To nie jest taka typowa mleczna czekolada. Taka jak gdybyś trochę postała, nie? Poleżała parę. Zobaczcie, to jest taka czekolada. Ona ma ten wzór od wielu, wielu lat. Pora skończona. No zobaczcie, taki wzór ma ta czekolada. I ona jest od wielu, wielu lat taka. To masz czekoladę. To trzymaj. Częstujcie się. Co się stało? Alonka, to jest Alonka czekolada. To ile taka ukraińska czekolada na przykład kosztuje na Ukrainie, a ile za nią dałeś w Kijowie? 11 zł zdałem za nią w Polsce. 11 lub 12 zł, a na Ukrainie ona kosztuje pewnie na polskie 11 zł. Nie, 1,5 zł. Tak? No to jest przebitka. Tak, jest przebitka. Jest przebitka i oni sobie dobrze zarabiają. Dobra panowie, teraz będzie coś ciekawego. Trzeba nad talerzem. Ja wiem co to jest. I musicie to po prostu wyssać, okej? Okay? Nie patrzcie. Może Michael, to trzeba z ryby flaki wyjść. To Michaelowi tam kiego małego? Ogórki pewnie. Nie, tak, wyssać ogórki. Kiedyś ogóra? Wydało się. A co innego. Okay. Wow. Ja to kocham. Ja to kocham. Z jakiej strony? Tak, nadgryźcie i wciągnij. O kurwa, powiem się. Dawaj, wciągnij. Ja to pieprzę chyba, wiesz?
O, wiem co to jest. Dawajcie. Dawajcie to nadgryź i wciągnij. To nic strasznego, naprawdę. O Jezus, nie. Jakiś odstęp bali w ogóle. Serio. Kiszone. Co to jest? Współczuję jakiejś twojej kobiecie. Naprawdę, też współczuję. O Boże, to jest obrzydliwe. Ty pierwsza, ty pierwsza. Jak ty, to i ja. Pomidory to są marynowane, kiszone pomidory. Tak, to są pomidory marynowane. I one są naprawdę sztos. Ja pamiętam, że zawsze z moim dziadkiem je z ziemniakami. Tak? Babcia robiła ziemniaki i ten. Dałem jak nie chcesz dla roboty. Bardzo dobry, ale to zwykły. Ale to jest ziomon. Bardzo dobry, no. Ja chciałbym, ja ciebie jadłem. Widzicie, dziewczyny, to wcale nie jest tak, że Michael jest taki ideał. Nie. To jest zwykły szczur. Ja po prostu jestem po obiedzie i nie smakuję. Co jadłeś na obiad? Po makaron dobry. Także po jednym kęsie już nie chciałem tego jeść. Dzięki, Adrian. Najedzony jest. Co, Adrian, Michael odpada, tak? Nie będziesz już jeść? Nie. No dobra, to nie. Wstępnie hańba, Michael, powiem szczerze. Ja się jeszcze raz zastanowię z tym wszystkim. Dobra, panowie. Kolejna fajna rzecz. To się je do piwa. Pyszne wszystko jest, dobra. O, do piwa. A nie oceniłem. Ja 7, bo to nie taki do końca mój smak, ale bardzo dobry. Dobra, to jest na talerzu, bierzecie sobie palcami i jecie. Wiem, co to jest. Co to jest? Jest suszone mięsko jakieś. No dawaj, dawaj. Wiem, co to jest, rybki. No dawaj. Poczekaj, nie mów jeszcze. Dobra, nic nie mówię. No nie, bo Luka zaraz by wystrzeli. Ja zawsze na szybko wiem. Suszone. No coś takie, no, owoce morza jakieś suszone. No. Jaki? Ostrygi. Nie, to jest taki... No. Taś. Ostrygi. Anchoa. Nie. Nie? No to inne. Takie słodziutkie, nie? No. Anchoa ma trochę inny smak, ale też takie są, nie? Są takie rybeczki anchoa na tym. To jest do piwka, no okej. Okay, to się wiem, te takie malutkie szprotki. Nie. Nie? Mogę powiedzieć? Ośmiornica. Tak. No. Kalmar. O, no, czy żyłeś jeszcze... Kalmar suszony. Ale bardzo dobry. Lepszy dla mnie niż zwykły. Ja nie lubię kalmarów. A to jest dobre, nie? Takie do przykąska. Poczekaj, Michael, to suszone. Kalmara suszonego. No chodź, kalmara suszonego. Słuchajcie, właśnie na Ukrainie jest super to, że tam ludzie na przykład nie jedzą chipsów i takiego typu rzeczy. Oni sobie jedzą przez suszoną rybę, suszone kalmary. Jest super, tak jak tak. Ja takie same, tylko że właśnie anchoa, albo szprotki, nie wiem, czy się nazywa. Ale to jest super, nie? To jest tak, takie duże. To my razem przywieźliśmy wtedy, pamiętasz jak byliśmy? Dobra, zasłaniamy. Czy macie po solidnym kawałku? Ja wiem co to jest. To jest czekolada z nadzieniem jak pawełek, coś takiego. Podobne. Nie kwadnia przed zachodem słońca. To nie jest taki pawełek. To jest firma byłego prezydenta Ukrainy. Tak? Pana Poroszenki, który ma swoją jakby sieć Roszen. I to jest... Pan adwokatem w środku? Nie. To jest jakiś taki tofu bardziej. No. To z rybą, tak, Michael. Z oktopusem. Dobra. Ale dobry, tak? Ile? Jaka ocena? Dycha. To wszystko jest. Lepsze od czekolady. Ja to naprawdę bardzo lubię. To jest takie moje dzieciństwo, troszeczkę związane z Rosją, ale też jest związane z Ukrainą. I dużo tam mam na ten, na... A, bo ulubione. Drogie pewnie. Czekaj, jak Rosję. Tak, o, dobrze. Ostre, czuję. A nie, to myślałem. No. Ja wiem, co to jest. Po zapachu. Ta. To jest jakiś kurczę sosik. No. Taki odkręcany i taki wiesz tutaj... Wow, ale pikantny. Ale to jest bardzo dobre. Czy? Jeszcze mi dzisiaj Jarosz mówi, czy? Jak pikantny to nie jest. Daj drugą. Ostre pomidory. Coś mi zbąbi. Smak sosu. Słuchajcie, ja wam powiem jaki to jest skład. Ale nie wiem jak to wygląda. To jest adżyka. To jest adżyka, tak. No. Słuchajcie, i to jest tak, skład papryka 58%, 11% pomidory, czosnek 3,5%, cebula, cukier, sól, koniec. Pyszne. Więc naprawdę spoko. Sosiki na Ukrainie wszystkie są pyszne. Tak, żeby się pamiętać, tak. Tam co zajebiste, jeszcze keczupy takie. Jest jakościowo zajebiste i naprawdę dobre. I to jest adżyka, to jest bardziej rosyjski niż ukraiński, ale na ukraiński też jest. Pyszne, no. Czasami też jest makłażany jeszcze, no jest to, do mięsa to jest w ogóle idealnie. Masz coś jeszcze? Oczywiście. Nie żałuj nawet. Dobra panowie, zakrywam nocz. Ryby. Jak łączysz smaki, nie? Wytrawny ze słodkiem. No ci do ręki? To mi to dam do ręki. Czekaj. Weź. Nawet jak Megane nie ma takich luźniej. Hałwa to jest, hałwa, czuję po tym. Nie? To od razu, nie. Nie. Jak piernik? No. Taki piernik, taki... On jest taki trochę suchy, jakby był stary, nie? Ale na Ukrainie to się też maczało je w mleku na przykład, bo idealne do mleka, żeby on się tak... No i w środku coś jest, jakieś nadzieje, tak. Nie? Czy Adrian dostałeś bez nadzieja, ten cały... Tak, bez nadzieja. Stare słodycze pojęli spod choinki. Ja jeszcze z Ukrainy od babci znalazłem, babci pod tapczanę. Dobra, ale szóstka, bo... Szóstka, nie? Takie suche. A czy to jest jak byłem dzieciakiem, to może było dobre dla mnie. Jak dla mnie, jak byłem dzieckiem, to było super. Też taka szóstka, piątka. Kolejna fajna bardzo rzecz. Mógłbym żyć na Ukrainie. Daj ten, poczekaj. O. O, spróbujcie.
Sucharek. Nie. Do piwka. To jest chipsy ze świni. Tak, to jest taki barbecue, że barka bagi. Takie rzeczy. Czuję. Ze świni. Nie, czuję. Bekonowy. Taki jaki takie bardziej? Czuję, ale bo ja mam bardzo dużo. Ja byłem bardzo często na Ukrainie i tam wiesz, przewoziłem szamkę jakąś. Aha. Więc ja to jadłem dużo tego. Ale dobre, nie? Dobre. Nawet jak jest coś innego wygląda, to podobnie smakuje do czegoś, co jadłem. Same chipsy wykonały są na Ukrainie. Chipsy, lejsy różowe. Tak, to jest takie mocno. Ja, tak, jadłem chyba. A młodym z Ukrainy tylko próbowałem, wiesz, spirytus smakowałem. No dobra, słuchajcie, to jest taki... Takie grzaneczki, które są właśnie w jakichś sosach, takie jak u nas Bake Rolls albo coś w tym stylu. Widzisz? Nie, tak, właśnie. Ale dobrze jest, nie? Do piwa jest, jak masz piwko albo coś, to jest... Lepsze od Bake Rolls, takie mocniejsze. Tak, takie bardziej wyraziste. Ale jest sztosik, więc polecam. Dobra, lecimy. Ostatnia pozycja. Zasłaniamy. Ale właśnie, uczte panowie, co? Dobra, teraz jemy wszystko. Wybitne. Wybitny sandacz mam go żal. Trzymaj. O, to jest... O. Nie na kruszcie za mocno. Hałba. Masz jak zgadę. On czekał na ten moment cały. Hałba. A pamiętasz, jak mówiłeś na Adriana? No, ja pamiętam. Jak? Hałba. Swojego pozdro, nie? No hałba, ale bardzo dobra. To w Ukrainie hałba jest bardzo dobra. Waniliowa, czy jest jaka to? Chyba kras, waniliowa, no. Mi ostatnio moja pani sprzątająca przyniosła, to super. Uwielbiam takie właśnie rosyjskie, ukraińskie hałby. Prawie taka są bardzo dobre. Dużo lepsze, bo, znaczy nawet w ogóle nie ma... Ja jak... Gdybym miał porównywać Polską, to w ogóle Polską jej nie traktuję jako hałwy. Nie podjadę, nie, bez podjadę. Jakieś takie hałwopodobne, coś tam wiesz o smaku hałwy. Znaczy ale... moim zdaniem w ogóle jeśli chodzi o jedzenie, tak jak wiesz, wszyscy mówią, nie wiem, wracaj na Ukrainę albo coś, ale jedzenie na Ukrainie jest o wiele lepsze moim zdaniem. Takie na przykład sklepowe. Ale nie wiem, nie jadłem takich wiesz, no, obiadowych posiłków znaczy, za dużo, nie? Chodzi mi bardziej na... Takie pierdółki? No właśnie pierdółki takie wiesz, że możesz sobie, nie wiem, z przyjaciółmi zrobić sobie taki stół. No. Słodkości i medowa za 6 zł. I medowa za 6 zł. Dobra, czyli tak podsumowując, jaka ogólna ocena za wszystko? Od 1 do 10. Grube 8. Grube 8. Ja dam dychę. Taka ja wiem ukraińską kuchnię, naprawdę wszystko lubię, więc. Mocna dwójeczka. A ty co tam? Mocna dwójeczka. Majka się pochorował. Słuchajcie, Majka się pochorował. Biedny, więc dziewczyny pamiętajcie o tym. Zanim napiszecie do Majkela, to się zastanówcie grubo. Bo takiego... ja lubię swoje gotowane. Ale słuchajcie, Majkel, hałwa 20. Majkel kupi tylko 20 ciast francuskich i co mam w lodówce, to do środka prawa. I to jest jego smak. No. To jest kalmary. Ty jadłeś kalmary. Nie jadłem kalmary. Tak. To są kalmary właśnie. Super. Zajebiste, co? I one takie są słodziutkie jeszcze przy okazji, nie? Aha. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, dziękuję wam bardzo za udział w tym filmie. Dziękuję. Było mi naprawdę niezmiernie miło. Nie dziękuję Michaelowi, ponieważ obraża moją kuchnię. Ja bym jego w życiu nie obraził i wszystko bym spróbował, co by on mi dał. Jak to mój dziadek mówi, pluś na niego. To wygrywamy pana Jana. Dziękuję wam bardzo. Zostawcie subskrypcję, podajcie na kanał. Do mnie wpadajcie, do mnie. Miszka. Na kanał Luki. Do Michaela nie podajcie nawet na Instagrama. Jeśli followujecie, to odfollowujcie. Dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnym filmie. Salut. Ciao.